Czy jest coś, za co oddałoby je życie? Dzisiaj, w piątek 21 listopada, kilka dni po setnej rocznicy męczeństwa błogosławionej Karoliny Kuskówny, wchodzi na ekrany polskich kin niezależna produkcja film Karolina. Film nawiązuje do postaci Karoliny Kuskówny, choć dzieje się we współczesności z odniesieniem do przeszłości. Ten film warto obejrzeć. I nie tylko obejrzeć, bo to jest jedno, ważne, ale nie najważniejsze zadanie. Najważniejszym zadaniem i pewnym obowiązkiem księżowskim, katechetycznym jest powiedzenie ludziom, Polsce, o tym filmie. Jest pomoc i zorganizowanie młodzieży przede wszystkim, by ten film obejrzała. Film będzie dostępny w wielu kinach w całej Polsce, ale ważny jest przede wszystkim ruch ludzi, którzy udadzą się do kin już teraz, ten weekend, dzisiaj, jutro, pojutrze, by kina zobaczyły, że warto ten film promować, że na tym filmie się zwyczajnie zrobi interes i przez to ten film dłużej utrzyma się na ekranach. Jeśli Twoje kino nie gra tego filmu, warto zwrócić się do właścicieli z prośbą, propozycją, by ten film wyświetlać, a samemu zorganizować swoją szkołę, swoją parafię do obejrzenia tego filmu. Ja w parafii Winnica promuję ten film, kolportując gazetę Dobre Nowiny, ostatni numer poświęcony całości błogosławionej, a także jest reklamą tego filmu. Jeszcze raz, dzisiaj, 21 listopada 2014 roku, na ekrany polskich kin wchodzi film Karolina. Ten film warto i trzeba obejrzeć. Szczęść Boże.